Widzowie, jestem już tutaj i patrzcie, dalej jest ten przycisk, ale wiecie co, ja sobie ten przycisk i to TNT wezmę i nie wiem, nie, dobra, nie wysadzę tego, bo ja wysadzę cały ratusz, a tata hejtera bardziej się wkurzy, ale wiecie co robię, tylko kurde, czy ja widzowie nie zginę przypadkiem, jak ja tutaj skoczę, wiecie co, wezmę sobie tą dynię, ej, może tutaj wpadnę, dobra, czekajcie, o nie, dobra, ej, ale nie zginąłem. O co tu chodzi? Co to jest za miejsce? Widzowie, wy na pewno to miejsce znacie, ale ja tego miejsca nie znam. I teraz ciekawe, czy hejter przygotował tu jakąś pułapkę? Czy wszystko jest tutaj normalnie, cywilizowanie zrobione? Tego nie wiem, ale na pewno się dowiem, ponieważ widzowie, niszczę właśnie teraz te bloki wełny, które tutaj są. A, i w ogóle może zniszczę tutaj tą dziurę, żeby nie było widać, że jak coś to uciekło. Tata hejtera, widzowie, dalej jest na serwerze, ale on chyba na razie ma mnie gdzieś i mnie nie sprawdza. Dobra, ale otwórzmy może tą wełnę. Czekajcie, czy coś wybuchło? Chyba nie, ale kliknę może przycisk. Dobra, tego TNT nie mam. Szkoda, bo tak to bym się dowiedział, czy coś jest na dole. Ej, ale tam jest totalnie czarna dziura. Zobaczcie, nawet na tych... Coś, czy coś tam widać? Coś tam niby widzę. Widzicie? Tutaj jest taki mały blok. Dobra, wiecie co? Ja chyba tam wskakuję. Ej, albo nie. Ej, dobra, to jest najgłupszy pomysł, na jaki mógłbym wpaść, żeby tam wskoczyć. Ale czy ja mam inne wyjście, widzowie? Mam tylko łapkę. Wyjść już nigdzie indziej nie wyjdę. To by była po prostu jakaś masakra. Może tam czeka coś na mnie miłego. A może tam jest hejter, widzowie? Nie wiem, ale chyba warto zaufać, widzowie. Skaczę! Ej, gdzie mnie wywaliło? Ej, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Czemu ja tu jestem? Nie, co ty tu robisz? I ej, czemu ja tu jestem? Ej, co ale to są za... Tu jesteśmy, stary? Nie wiem, co ty... Bo... Gdzie? Dzień dobry. Jak to wam się podoba? No, ale czemu ja tu jestem, tato? Słuchaj, synek. Czemu ja wiem, tu jestem? Ja wiem w ogóle, synek, że ty jesteś taki nie do końca... W porządku, ale że aż tak, to po prostu no nie wiedziałem. Witam bardzo serdecznie, 5000 kratek poza parionowym. Jak 5000 kratek? Normalnie, no. I co my mamy teraz? Czemu ja muszę tutaj też z nim być? A czemu ja muszę z nim być? Jesteście sobie obaj winni. To dla ciebie, to jest twoja wyprawka szkolna, a to jest twoja wyprawka szkolna. I ja wam mówię tak, musicie dotrzeć do Palionowa. Chciałem was wyrzucić na dużo większe kratki ogólnie, ale skoro Yeti nie ukradłeś tego pistoletu, tylko kasiorę, to w sumie to tam. A ja go chciałem powstrzymać od tego, to on to chciał nie. Sam zrobić na siłę. Ty to... Albo jeszcze jedno słowo i cię do matki wyślę. O! No. A ja w sumie nie znam. Właśnie. No i bardzo dobrze, zła kobieta to była. No Jezus. No dobra. Dobra. To wy sobie tam poradzicie, musicie wrócić na oczywiście na Palionowo, a ja teraz lecę sobie z powrotem. Nara! To jest jakaś masakra. No nie. Hejteri, co my teraz robimy? No to koniec. Dobra, chodź, zacznijmy może od wioski. W ogóle co ty mi wkręciłeś? Mówiłem ci, że tam jest... żebyś tego nie kradł. No, ale przecież ty kradłeś to ze mną. Ale ja nie chciałem tego kraść. Okradłeś ojca, dobra, zbieraj łóżka i najpotrzebniejsze przedmioty. Ej, siano jest, zbieraj też siano, żebyśmy mieli co jeść na podróż. Ej, ale 5000 kratek to chyba nie jest dużo, nie? Czy jest? No tak mi się wydaje, ale nie wiem, nigdy nie byłem tak daleko. Boże, nie, no nie... Nerwowałeś mnie, Yeti, bo ja tego nie chciałem robić. Ja nie chciałem tego kraść, a ty to musiałeś ukraść. Ale to jak nie chciałeś tego kraść, to mogłeś ten... to mogłeś powiedzieć, tacie, bo byłeś dla mnie bardzo, ale to bardzo niemiły swoją drogą. Ale to ty to ukradłeś, nie ja, typie. Ale byłeś dla mnie mega niemiły, nie? Należy ci się za to, co zrobiłeś. No i dobrze, o to chodziło. Aha, to fajnie, dobra. No to fajnie, kolega. Dobra. Ty lepiej mi mów, gdzie my powinniśmy się udać, bo ja tylko... Siano idziemy, siano zbieraj. No zbieram, zbieram. No chyba, ale za dużo też nie ma co chyba zbierać, nie? No, czy za dużo nie ma, to nie wiem, jest to siano. O, jeszcze golemik. Dobra, czekaj, myk, okej, dobra. No i w takim razie, ja już chyba wszystko mam, no mam trochę tego. Nawet bardzo dużo mam tego, więc więcej nam nie będzie potrzeba. Gdzie jesteś? O, tam jesteś, dobra. No ja już mogę lecieć, ja jestem. Lecimy na tych krach, ja chcę już na Palionowo. I tak to jest chyba jedna z łagodniejszych kar za to, co zrobiliśmy, nie? Za to, co ty zrobiłeś, ja muszę za to odpowiadać, dobra. Gdzie jest Palionowo? No ty mi powiedz, jak tam dojść? No ja sam nie wiem. Dobra, czekaj, jesteśmy 5000 kratek faktycznie, dobra, czyli musimy iść... Tędy! Palionowo jest tędy! Czekaj, gdzie ty jesteś? No tu, tam gdzie był tata hejtera. Widzisz mnie?
Tak, widzę, no za tobą, za tobą. A, dobra, no, 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 tam chyba jest palienowo. No, tutaj dobra. Na pewno jest palienowo. Lecę, stary. Czaj, nie, ten. Ej, ale się ono nie wziąłeś, ty głupcie. Wziąłem, wziąłem, mam bardzo ale, dużo. Ale jeszcze było. Dobra, musimy iść tędy, no ruszaj się, hej, to nie mamy czasu. Idę. I sprawdzaj kordy, sprawdzaj kordy. Sprawdzam, nie cały czas, ej, w ogóle jaki kaktus, e. Kaktus, no, możemy wziąć. Ej, kurde, ej, królik, widzę, a masz. Ina. Ej, ale on, te króliki są mega zwinne, ej! No nie da się dobra, go trafić! Dobra, nie trafisz, bo jesteś dezol. No trafiłem nie, już nie. Dwa razy, dobra. No nie mogę go trafić! No głupi królik! No, ej, no, jej, to jest jakaś... Nie mamy drewna w ogóle. Dobra, idę po drewno. Dobra, zabiję tego królika. A gdzie ty niby chcesz? Dobra, szybciej, szybciej, bo ty tu widzisz w tyle jesteś. Biorę patyki. Po co ci patyki? No, a po co komu są patyki? No, to za głupie pytanie, hejter. Czy ty naprawdę... Czy ty, gdzie no. Ciebie wcięło, co? A tam jest... Jaka ładna drewna, woda! My... Czy ty to widzisz? Co? Jaka ładna woda? No, normalna. No, nie normalna, tylko ładna. A, ej. Bo tam ten, bo tam delfiny sikają. Jak delfiny? No, chyba. A ja kiedyś miałem swoje 3 delfiny. Wiesz, jak się nazywały? Na pewno. Serio, miałem 3 delfiny na palionowie, nazywały się Pennywise. Co tu? Co? Ej, to jest jakiś zamek. Wioska wielka. Wioska? Ej. To jest pałac. Co to jest? To są jakieś wieże. No... Wow. Normalnie. Ej, to jest plastic table, bo nie musimy zrobić ten, jedzenie, a ja już nie mogę chodzić. No dobra, ale crafting table to jest w ogóle świnia, ale dobra, to czy to ważne? Podcinka, o nie, ile chleba. A, gdzie my idziemy? Dobra, tędy, musimy cały czas iść na skos tak w ogóle. Ale czekaj, splądrujmy tam zwierzę, bo nie mamy itemów. Myślisz? Dobra, w sumie możemy splądrować, ale tam są jakieś itemy? Chyba są. No to jak są, to przynajmniej tyle. O, skrzynia. Są w ogóle koty, wow. Dobra, czekaj. Muszę dostać się do jakiejś skrzynki. Widzę, czy to jest jakaś skrzynka? Chyba nie ma dobra, żadnej ja skrzynki. Dobra, ja jest. Dobra, cyk, cyk, cyk. Okej, w taki sposób. No i tu ja w ogóle żadnej skrzynki nie dobra. Mogę znaleźć. Nic tu nie ma, typie. Idziemy. Idziemy w końcu. No, musimy iść na skos, musimy iść na skos, wiesz? Bo inaczej nie, no, bo inaczej nie dojdziemy. Dobra, czekaj. Ty, jeszcze raz mnie walniesz. No przez przypadek, w ogóle to ty tak, powinieneś mieć tak przewalone za to, co... Ja przez ciebie trafiłem tutaj, rozumiesz? Ty mnie tak wynerwiasz, to ja przez ciebie skrzynka! Trafiłem, ty skrzynka! Skrzynka! No, moja, zostaw! Zostaw, nie dotykaj! Ej! O, co tu jest? Wow! Ale i ty! Ej, ale i ty akurat ej. Mega dobre. Fajne, fajne, dobra. Ej, można dobra, idziemy. Ej, można się tepnąć do do netheru. A wiesz co to oznacza? No a my w ogóle idziemy dobrze? Ty sprawdzasz? No. Dobra, idziemy dobrze. Ej, ale tak szczerze, ja czuję jakbyśmy cały czas stali w miejscu i się nie ruszamy, nie? No, a ile już jest na kordach? No, zobacz sobie sam. O Boże. No, trochę zostało tego. No nie jest to zbyt przyjemna podróż, ale jakaś jest. Dobra, w każdym razie, hejter, naprawdę musimy się postarać. I tyle. Dobra, widzowie, my się z wami spotkamy w momencie, w którym już tam dojdziemy. No nie do palionowa oczywiście, tylko chociaż jeszcze trochę kratek, bo pewnie nie chcecie oglądać, jak nic nie robimy na razie, więc zaraz... Dobra, jesteśmy, widzowie, zostało nam 1000 kratek do palionowa. Ej, czekaj, ja w ogóle coś ci pokażę, bo my, widzowie, w ogóle nie szliśmy przez wodę, a przed chwilą odkryłem coś mega ciekawego. Teraz przyda się ten kilo, czekaj, bo ja muszę zrobić to jedzenie. My, widzowie, wcześniej zrobiliśmy craftingi, ale zapomnieliśmy je wziąć, dlatego tutaj, jak widzicie, trochę nam siana zeszło i tak w sumie nie zjedliśmy tego całości. Hejter oczywiście, widzowie, musiał zginąć po drodze. Dobra, i straciliśmy większość tybie. Jedzenia. A co? Co? Kurde, nie wiem. A jak? A co ty chcesz chleba. Zrobić? No ja też mam dużo chleba. Tak, no na pewno. Ej, a panato, pa jakie to jest fajne. O nie. Dobra, typie, no i co się chwalisz? Ty w ogóle jesteś useless, bo ty powinieneś to robić sam z siebie. No. Ale ty jesteś takim jetym, wiesz, bez mocy, tragicznie. Dobra, którędy do palionowa? Tam. Którędy? Tam? Nie, a nie, nie, nie po tej wodzie? Czekaj. Nie, tam. Jezus, tam. Ten. Czekaj, tu. O nie, tu. Chodź za mną, ty pies. A, tu, dobra. Ej, no, tutaj jest w ogóle ten. Ul, może rozwalimy i wyślemy do Bzyłajsa. Nie, uli to my mamy od Juli. Mamy za dużo uli. Co ty mówisz? Dobra, ej, ale czy nie widzę? Czemu ty mi uciekasz?
tobą. Boże. Gdzie ty jesteś? Boże, dawaj. No. No, ja cię nie widzę, nie, no. Typie. Hejter. Gdzie ty jesteś? Ja chciałbym cię zobaczyć, ale cię nie widzę, co? Jak był crafting table, nie? No, ja idę cały czas prosto. Nie wierzę w ciebie. No, a gdzie? No prosto, nie? Cześć, cofnij się, bo ja nie wytrzymię. O, jak wsiadłeś na wodę, to w drugą stronę. No wiem, no ja wchodzę po tej górze. Widzisz mnie? A, no to git. Cześć, gdzie ty jesteś? Bo ja cię nie widzę. Ja się cofnąłem specjalnie po ciebie, dobra, idę. A, okej, okay, ja wchodzę po tej górze, więc... Zobacz, może... ja cię doganiam. Dobra, zaraz cię pewnie wyczaję w takim razie z dołu. O Jezus, ale ty się grzebiesz, naprawdę... Ej, to ty byłeś? Nie, to tam... A nie, to owca, dobra. No ty idziesz czy nie? No ja cię dalej nie widzę. Idę. Tu idę. O Boże. Czekaj, widzisz mnie? O, no odwróć się, ty głupcze. A tu o, jesteś. Dobra. Ja naokoło szedłem. Aha. Dobra, prowadź. No tu, hej, to jest tu. Co, że tu jest palionowo? Tutaj. Tak. Wow. Ej, myślisz, że w ogóle mój tatuś ten mi wybaczy, mi odda broń? Znaczy, wydaje mi się szczerze, że nie, a druga sprawa jest taka, że ty będziesz miał, ty masz gorzej, bo ja nie wiem w ogóle, on na pewno będzie miał jakiś problem przez to, że my nie chcemy oddać mu tej kasy, wiesz? My nie chcemy mu oddać, nie, myślę, że on sobie może tą kasę wydrukować w typie, kiedy będzie chciał. Nie, on bo ma gdzieś tą kasę. Tylko wiesz, ta kasa, tej kasy, nie wiem, czy ta kasa jest na kreatywie. A chyba nie może sobie wziąć ale, z kreatywa tej nie kasy. Wiem, ale wydaje mi się, że jak, nawet jakby nie była, to on by i tak ją zrobił. I tak by ją wydrukował w tycie. Dobra, dobrze, idziemy? O nie. Ej, tam jest sama woda. No, a ja mam te buty, więc jaka to różnica? No idź za mną po prostu. No idź za mną. Nie chwal się. Ej, no. No i co? LOL! Fajnie to wygląda, nie? No tak. Zobacz, jak to długo się trzyma, bo ta woda dalej, ten lód dalej jest za nami. To się... jest jakaś dziura. Cześć, muszę zjeść, bo nie mam teraz, nie mam teraz HP. Ej, 1000 kratek to już nie jest, znaczy już mniej niż 1000 kratek, to już chyba jesteśmy naprawdę blisko, mi się wydaje. Jesteśmy, już jesteśmy po połowie drogi. Skąd wiesz? Aha, kordy. Chyba widzę. 500 zostało. Cześć, musimy iść tędy. Tak na skos trochę. No, bo musimy bo tracić... No. Ale ta woda to przecież nie jest problem. Nie, jak skoczysz do wody, to też działa? Nie. No, nie działa. Niestety. Zobaczaj, ale nie to... zrobiłeś tego. To zadziała. No bo ja wskoczyłem, no zrobiłem już, chodź. Dobra. No i... Ouu. Ej, tam chyba wilk jest. Jaki wilk? Tutaj nie... wilki nie istnieją. Dobra, zwierzu. Ty jesteś zwierzu, ty się zachowujesz jak zwierzę, zacznijmy od tego. Nie, ja myślę, że ja w ogóle powinienem przestać się sam kolegować, jak mój tato jest. Dlaczego? Bo ty mnie na złą ścieżkę zrzucasz. A ty mnie nie zrzucasz na złą ścieżkę. Typie, ja mam przez ciebie przesyrane, gdzie ja nie chciałem tego okradać, to ty to okradłeś. No, ale przecież to był nasz pomysł. O, dobra, jak to. Idziesz za mną, czy nie? Jeszcze kratek? No, jeszcze długo. Ej, jeszcze 200 tylko. No, dobra, 200. Dawaj, przez wodę musimy. Jak 200? Przecież jeszcze zostały drugie kratki, nie? Musimy iść na 0-0. No tak, ej, dawaj tu, bo mnie zabiją. Gdzie? Ja cię nie widzę. No do wody, dawaj do wody, gdzie ty jesteś? Ty? No ja chodzę po wodzie. Nie, no chyba sobie ja. Tutaj, chodź! Gdzie? Za tobą. A, no biją mnie. Dobra. No to nie daj się i chodź. Dobra, i którędy? Prowadź. Tam, dobrze idziesz. Dobrze idę? Tak. Pokaż mi. Dobra, idę dobrze, no. Zero. Tak, musimy iść teraz dosłownie cały czas. Ale bardziej prosto. Musimy iść, wiesz gdzie? W prawo. No. W prawo? Tutaj bardziej. Tak. Dobra. Bo nie schodził ten... Ała! O nie. Idź. Ała! Musimy go utopić. Nie, hejter, chodź tu szybko. Idę. Dobra, czekaj. 92. No, idziemy dobrze. Ale musimy bardziej. O tak, o w ten sposób. Ej, serio, aż tak nie, aż tak to chyba nie. No tak, bo musi nam się trochę nie, zwiększyć bo teraz ten X. Ten drugi. No tak, bardzo. Ale to musi dodawać, bo przecież nie dojdziemy, jak to nie będzie dodawać, no, nie? Dobra. Dlatego idźmy dobra. Tędy i w końcu dojdziemy. Ej, ten wilk zabił kogoś, u masakra. Nie. Ale przecież mówiłeś, że to nie ma wilków butów. No ale jednak co? Ej, ja kojarzę to miejsce. Ej, już jesteśmy, to chyba cały czas prosto. Ja kojarzę.
No, ta góra. Mi się wydaje, że na tej górze kiedyś byliśmy, wiesz? Nie wiem, mi się wydaje, że masz widy, typie. Już, oj, uważaj, o Jezus, dwa creepery idą. No, dlatego ja spadam. Ej, jak tu dużo jest mobów, hater! Nie, ja nie dam rady tam dać, o. Dasz radę, chodź. Jest. Dobra, cyk, cyk, o nie, to koniec. Ja nie dam rady. Nie ma żadnego końca, co ty gadasz, człowiek. Lecimy dalej. No ja idę po tych górach, nie? Muszę zjeść sobie przede wszystkim. Boże, bo jest mobów. Zaraz nie dojdę. Jezu, jaka to jest długa i waleczna podróż. Dobra, czekaj. Daleko jeszcze? Ej, już 300 kratek zostało. Tak. Dobra. Ja już speedrunuję, Ej, widzę bank! Hejter, widzę! Jak widzisz bank? Widzę bank, jestem już na Palionowie! Nie no, jak to jest możliwe? No! Jestem! Widzę pomnik Steve'a. Jestem za tobą jestem, patrz. O, siema. Dobra, mamy wszystko. Ej, czad. Tutaj jesteśmy. Czyli to jest kratek? No, to jest 300 kratek. Aha, bo to jest 302. Mhm. No, ale... No, tak, jesteśmy. Jezus. Tam ze sobą jesteśmy praktycznie. Dobra, łatwo. No, jesteśmy. Poprowadziłem nas łatwo. No to ja nas poprowadziłem. To ja cały czas prowadziłem tą wycieczkę. Dobra, ej, udało się, widzowie, ale wiecie co, to nie będzie koniec. Do mojego taty, nie? Nie, na pewno, w ogóle ja się nie... Ja wolę się chodzić do naszej starej firmy, co? Tak, szybko. Bo mi się wydaje, że on coś... chyba nie wie o niej. On coś chyba jeszcze dla nas knuje, mi się wydaje. Uciekamy. Dawaj na dół i tam się schowamy. O. I tyle, bo mi się wydaje, że on będzie mega zły na to, co się stało, nie? Tak. O Jezus, widzowie, nie wiem, co mamy zrobić. Kasy raczej mu nie oddamy, ale no trudno, widzowie. Zobaczymy, co będzie w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.